wszystkich pracowników. Operacja Hałas. No to jazda, Cooper. Niech to. Statek musiał zresetować kapsułę symulacyjną. Trzeba ją skalibrować. Wszystko gra, Cooper? Dobra, to zaczynamy. Sprawdźmy, ile udało ci się zapamiętać. Stawiam łącze neuronowe. To coś podobnego do połączenia z Tytanem. Aby się czegoś nauczyć, potrzebny jest odpowiedni nastrój. No tak, znacznie lepiej. Technicznie rzecz biorąc, nie powinienem cię szkolić, ale widzę w tobie potencjał. Poza tym trwa wojna. Kto ma teraz czas na zajęcia? Dalej, przeskakuj. Czas przyspieszyć. Włączam pakiet skokowy. Pakiety skokowe działają na zasadzie zmniejszonej stabilności. Gdy już pakiet dopasuje się do twoich ruchów, zwiększona mobilność stanie się czymś naturalnym. Piękne miejsce, prawda? Tak wspominam mój dom, Harmonię. Tutaj dorastałem. O to właśnie walczymy, Cooper. O świat wolny od metalu i smogu. O prawo do życia w pokoju i dostatku. Upewnijmy się, że pakiet skokowy działa. Chodzi o zwykły bieg po ścianie. Spróbuj. Dobrze, tak trzymaj. Tędy, schyl się. Prosty podwójny skok, podążaj za duchem. Od czasu bitwy, od Demeter, odzyskaliśmy 1/4 obszaru kresów. Ruch oporu jest teraz lepiej zorganizowany, bo dołączają do niego nowi ludzie. Ludzie tacy jak ty. Kiedyś przed nimi uciekaliśmy, a teraz sami ich ścigamy. W walce nic nie idzie zgodnie z planem. Musisz umieć korzystać z każdej broni, jaką znajdziesz. To tylko kilka rodzajów broni, z którymi miałem do czynienia. Czas na strzelnicę. Ładuj broń. Aby zwiększyć precyzję, wykorzystaj celownik. Dobra, poćwicz ile chcesz, a potem jazda na tor przeszkód. A potem widzimy się na torze przeszkód. Dobra, mam dziś dla ciebie nowy tor przeszkód. Czas wynosi 2 minuty. Zmieścisz się, przechodzisz dalej. Idź za duchem lub znajdź własną drogę. Najważniejsza jest równowaga. Choć prędkość jest istotna, wypada też trafiać do celu. Umiejętności te ćwiczymy na torze przeszkód, póki ich nie opanujemy. Pamiętaj, biegnąc po ścianie jesteś szybszy. Spróbuj.
Widzisz te tablice wyników? Pobiłeś rekord. Każdy ma swoje słabe i mocne strony, więc zrób to kilka razy z różnymi zestawami broni. Jeśli chcesz poprawić wynik, spójrz na tablicę. Skoro się rozgrzałeś i chcesz prawdziwego wyzwania, możesz się ścigać z duchami innych pilotów. Ostrzegę cię jednak, piloci, którzy nagrali te duchy, są najlepsi w całym SRS. Jeśli ich pokonasz, to znaczy, że będzie z ciebie pilot. Możesz dowoli korzystać z toru przeszkód. Kiedy skończysz, pokażę ci coś wyjątkowego. Doskonale, Cooper. Nie będziesz całe życie służyć w batalionie strzelców.